ostatnio dużo kopaliśmy piłką nożną, więc dzisiaj porzucamy piłką do kosza. Podchodzimy sobie, cyk, rzucamy i mamy nasz pierwszy rzut. I w sumie ta gierka jest dosyć podobna do Goal Kick Simulator, ale ma też dużo swoich rzeczy. I tutaj na przykład jest taka maszyna, z której wyciągacie piłki i jedno takie wyciągnięcie kosztuje 100 gemów. Aktualnie ma 97, a więc chyba jeszcze jeden rzut muszę zrobić i będziemy mieć na naszą pierwszą piłkę. A więc sobie cyk, robimy tak, no i trafiłem czy nie trafiłem? Od dołu trafiłem, muszę trochę dalej chyba podejść. Tutaj muszę podejść, cyk, dobra i mamy 108 gemów, a więc możemy sobie otworzyć naszą pierwszą piłkę. Na razie na więcej nas nie stać, zobaczmy jaką nam da. Tą, na którą jest 32% nam dało niestety. No ale dobra, ona chyba i tak będzie lepsza niż ta moja. No jest, troszeczkę lepsza. Mnoży nam końce razy 1,13. No więc sobie oczywiście ją zakładamy i mamy taką piłę. Ale dobra, na początku może jakieś game passy sobie kupmy, żeby po prostu przyspieszyć gierkę. Tutaj skiny w ogóle za Robux można kupić, ale tego w sumie wolałbym nie kupywać, lepiej samemu sobie podropić. W sumie kupmy sobie dwa game passy, podwójne końce i wy oczywiście nie zapomnijcie przy okazji suba i łapki w górę zostawić w momencie, gdy ja kupuję te game passy. No i jeszcze tutaj podwójne gemy. I cyk, i podwójne gemy też kupione. Dobra, i teraz będziemy dwa razy szybciej progresować, bo potrzebujemy aż 30 tysięcy końców, żeby kolejną mapkę odblokować, co nie będzie proste, dobra, ale zobaczmy, czy na przykład stąd trafimy. Chociaż tutaj gierka nam sugeruje, żebyśmy poszli do upgrade'ów. Pewnie jakieś upgrade'y mogę zrobić sobie w takim razie, zobaczmy, czy coś mogę zrobić. Aha, mogę sobie powera plus 10 zwiększyć za 100 końców, no to w sumie to jest dosyć przydatne chyba. I więcej nie mogę zrobić upgrade'ów. Dobra, więc teraz znowu rzucamy i też gierka nam mówi, gdzie powinniśmy podejść. Powinniśmy sobie podejść tutaj, tak? No dobra, no to zobaczmy, czy stąd trafimy. Cyk, powinniśmy trafić, dobra, i mamy kolejny strzał i mamy 254 końca, więc dobra, jeszcze trochę musimy uzbierać i w sumie znowu musimy pójść tam coś upgrade'ować, ale dobra, zobaczmy, czy stąd trafimy. Cyk, dobra, i mamy to. I już mamy 400 końców. I jeszcze, co tutaj się w ogóle robi? Takie jakieś dziwne pole. Aha, tu jest teleport, ale tutaj też są rebirfy z tego, co widzę i czy te rebirfy możemy sobie zrobić? Ile kosztuje rebirf? 1 500 000 końców. No to sporo. Stracimy powera, speeda, zostaną nam nasze piłki i dostaniemy plus 20% końców, jakieś 3 rebirf shardy. Nie wiem, co te rebirf shardy dają. Aha, tutaj jest shop z tymi rebirf shardami. To w sumie spoko, dobra, tym się zajmiemy później, na razie nas kompletnie na to nie stać. A tutaj co się robi? Aha, tu jest po prostu shop za robuxy, dobra. Tu wracamy do nabijania dalej końców. Dobra, teraz spróbujmy na przykład stąd trafić, zobaczymy, czy się uda. Cyk, no nie, jeszcze za słaby jestem. Musimy trochę bliżej podejść, musimy gdzieś tutaj podejść. No i tutaj na luzie. Dobra, ale musimy się tutaj wrócić, kolejny upgrade zrobić na powera, żebyśmy jeszcze dalej rzucali. Cyk, i teraz kolejny kosztuje 900. Jeszcze ten musimy zrobić, bo jakby no mega wolno biegam, jak widzicie. I tutaj też jakieś rewardsy są. 1000 gemów dostaniemy, jak trafimy 50 rzutów. Tutaj jakieś boosty jeszcze, no to w sumie spoko sprawa, dobra. Ale ja sobie trochę porzucam, żeby nabić tych końców i spróbuję odblokować kolejną mapkę, bo tam na pewno będą jakieś lepsze piłki. Zobaczmy, czy teraz trafię jakby tutaj z tej linii. No trafiłem i dostałem trochę więcej końców. Dobra, i zrobiłem sobie kilka rzutów i mamy już 1000 gemów, a więc mamy na 10 tutaj tych piłek. I zobaczmy, czy coś ciekawego się uda trafić. I w sumie z pierwszej piłki nam coś ciekawego wypadło. W sumie najlepsza nam wypadła. Wypadła nam ta ryba, na którą było 6%. Dobra, to zobaczmy, co ta piłka daje w takim razie. No i tam mnoży nam końce razy 2,16, więc no jest dużo lepsza niż ta moja. W ogóle zobaczmy, jak będziemy rzucać szklaną kulą z rybą. Podejdźmy sobie na przykład tutaj, cyk, i zobaczmy, czy trafimy. Cyk, no i trafiłem. I mamy 4700 końców, więc mogę sobie od razu iść porobić upgrade'y trochę, żebyśmy jeszcze dalej mogli strzelać i pójdziemy później odblokować kolejną mapkę. Na razie nie będę jakby więcej tych piłek otwierać tutaj, bo chyba nie ma większego sensu. Lepiej po prostu sobie troszeczkę powera zupgrade'ować. W sumie tyle, jeszcze jakieś nagrody mam do odebrania tutaj. Jakiegoś boosta na 5 minut na podwójne końce. No dobra, no to spoko, to przez 5 minut sobie pofarmimy. I jeszcze tutaj jest jakiś autoshoot. W sumie też możemy sobie to kupić. Będzie nam chyba automatycznie rzucać piłką, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy tak to działa, cyk. Dokładnie tak to działa. Automatycznie nam rzuca za nas piłką. Dobra, to zobaczymy, ile przez 5 minut się tych końców wyfarmi. No i po 5 minutach mamy 55 tysięcy końców, a więc możemy sobie oczywiście odblokować po pierwsze kolejną mapkę, po drugie jakieś tutaj nagrody odebrać. Za jakieś 50 rzutów znowu 1000 gemów dostajemy i tutaj znowu końce są. Nie, tu są gemy w sumie. No dobra, no to za chwilę sobie to odbierzemy. Tylko oczywiście pójdźmy sobie tutaj, odblokujmy sobie tą mapkę. Cyk, no i ta mapka odblokowana i tu jest jakby kolejna maszyna z piłkami. I tutaj ci goście już w ogóle widzę, że z daleka tak rzucają. Myślę, że my raczej stąd byśmy nie trafili. W sumie przetestujmy. No nie ma szans, brakuje nam jeszcze dużo powera musimy nabić. Ale tutaj zobaczmy, ile kosztuje jakby piłka. Tutaj w sumie nie jest piłka, to są jakby trailsy do tych piłek. No to w sumie ciekawe. Otwórzmy sobie jakiegoś trailsa. Wyleciał nam ten, na którego było 32%, no to nie za dobre. Ale czy tu jest maszyna z piłkami? Po drugiej stronie jest maszyna z piłkami. I tu są jakieś takie, tu w ogóle możemy piłką nożną nawet rzucać do kosza. No to tak średnio. Wydaje mi się, że pan od WF-u nie byłby zadowolony, jakby ktoś piłką nożną rzucał do kosza, albo kopał na przykład do siatkówki piłką. Ale dobra, wypadły nam jakieś takie piłki i trzymamy na jeszcze jedną. Dobra, na jeszcze jedną mamy, więc możemy sobie ją odebrać i znowu ta słaba nam wyleciała. Ale prawdopodobnie i tak będą lepsze niż te, które mam. Zobaczmy w sumie. Tutaj trzy takie mamy i możemy je przerobić w sumie na jakąś, nie wiem, shiny piłkę. I daje 2,4, no to jest lepsza, ale tutaj jest taka, tutaj jest taka. No dobra, no tą sobie załóżmy, bo to jest najlepsza piłka. Ale tutaj są te trails i co one dają? Też końce nam mnożą. No dobra, no to spokojnie.
spoko, na razie mamy takiego słabego trailsa. W sumie to musimy się wrócić i powera sobie trochę poprawić, żebyśmy mogli z dalszej odległości rzucać, bo na razie to słabo wygląda. I w ogóle tutaj zobaczcie, Ronaldo zmienił branżę, Ronaldo został koszykarzem. W sumie Ronaldo mega wysoko skacza, więc nadałby się na koszykarza, na pewno by doskoczył spokojnie do tego kosza. Dobra, ale poróbmy sobie trochę te upgrade, nie wiem w sumie na ile mnie stać. Jeszcze jeden zabraknie, musimy jeszcze jeden rzut zrobić. W sumie zobaczmy, czy na przykład stąd byśmy trafili, cyk. No i prawie trafilibyśmy. Muszę tak bardziej na wprost podejść tutaj. I stąd raczej już trafimy, dobra, ciach i jeszcze na jeden upgrade mamy. Dobra, i ostatni upgrade i zobaczmy, skąd będziemy mogli strzelić. W ogóle speeda muszę poprawić, ja w ogóle tego speeda nie ruszałem. Dobra, i zobaczmy, czy na przykład z połowy trafimy. Ciach i trafiamy z połowy, a więc jest już całkiem nieźle. Dobra, to jeszcze dalej możemy podejść, bo to był taki w sumie całkiem spoko rzut. Na przykład zobaczmy, czy stąd trafimy. Cyk, no nie. Trochę nam brakuje. Dobra, to z połowy na razie będziemy rzucać. Dobra, to ja sobie ustawiam autoshoot i niech mi rzuca i niech się uzbiera trochę więcej końców. I troszeczkę przewczemi mamy 300 tysięcy końców, a więc prawdopodobnie będziemy mogli zrobić już mega dużo upgrade'ów. I kolejne nagrody też możemy odebrać. Co możemy odebrać? W sumie to nie kolejne, tylko jedną nagrodę. No to za chwilę w sumie odbierzemy. Przydałoby się w sumie więcej gemów, ale zanim to wiadomo, próbmy sobie tutaj upgrade na powera trochę. Tak powiedzmy do 50 tysięcy. Dobra, już więcej i tak nie możemy zrobić, a za resztę sobie zróbmy tego speeda, bo ja tego speeda w ogóle nie ruszałem. I teraz biegamy dużo szybciej dostaniemy się do tam dalszych części mapki. Dobra, myślę, że spokojnie stąd już trafimy. Cyk, no i piłka leci i na luzie. Na luzie stąd trafiamy, myślę, że nawet dalej możemy gdzieś podejść, gdzieś tutaj powiedzmy. Cyk, zobaczmy, czy doleci. No nie, no jeszcze trochę musimy poprawić. Troszeczkę bliżej musimy podejść, ale możemy sobie tutaj lepszego trailsa ogarnąć, bo jakby mam też 23 tysiące gemów. To spróbujmy trafić coś lepszego. I wyleciał nam ten, na którego było 12%. Dobra, spróbuję wydropić ten, na którego jest 8. Dobra, i w końcu wyleciał mi ten, na którego było w sumie 6%. Za wszystkie gemy musiałem praktycznie otworzyć to. Ale mamy tego trailsa, więc zobaczmy, jak on wygląda i co on daje. No i on jest tutaj i on mnoży końce razy 4,49. I tutaj jeszcze w ogóle mamy takie, możemy sobie je przerobić. Co one będą dawać, jakie przerobimy? No i tak jest słabszy od tego, a więc tego oczywiście załóżmy. I jeszcze przydałoby się lepszą piłkę ogarnąć. Ile piłki kosztują? 1000 gemów. Dobra, to w sumie niech się trochę pofarmi na auto. Oj, właśnie, możemy sobie tego tutaj pusta jednego odpalić na podwójne końce i na podwójne gemy. I niech się przez 5 minut farmi na auto. No i po jakichś, nie wiem, 6-7 minutach mamy prawie 800 tysięcy końców i 51 tysięcy gemów, a więc teoretycznie moglibyśmy sobie tutaj tą piłkę podrobić, ale możemy sobie blokować kolejną mapkę i tam będą już lepsze piłki i tak bym zrobił. W ogóle tutaj też ludzie stąd trafiają, a więc to już jakieś kozaki są. I gdzie tutaj jest maszyna? Tu są dwie maszyny. Tu jest jedna z piłkami, a tu jest druga z trailsami. Albo nie z trailsami, to są kosze? Dziwnie to tak wygląda trochę. Nie wiem, czy to są w sumie trails, czy to są kosze. Zaraz to obczajmy, tylko zobaczmy, ile tutaj kosztuje maszyna z piłkami. 2000 gemów. No dobra, no to sobie kilka otwórzmy. Zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. Wyleciała nam piłka, na którym jest 32. Żeby chociaż ta, na którym jest 14, wyleciała ta disco kula. I wyleciała nam jakaś, tylko wyleciała nam jakaś camo. Myślałem, że to ta disco kula. No nie, no taka to słaba jest. Musimy tą disco kulę przynajmniej wydropić. I mamy tą disco kulę. Zobaczmy, co ta disco kula daje. Ona jest tutaj i ona mnoży końce razy 3,17. Dobra, spróbowałbym wydropić tą, na którym jest 6%. Bo ona będzie na pewno lepsza. W sumie znowu disco kula nam wyleciała. To jeszcze jedna disco kula i będziemy mogli zrobić ją na shiny. Znaczy, w sumie nie wiem, czy tu jest shiny, no ale na kolejny stopień. Dobra, i mamy tą najrzadszą piłkę. W sumie to nawet nie wygląda jak piłka, tylko jakieś takie śrubki metalowe, ale zobaczmy, co ona oczywiście daje. No i ona mnoży końce razy 4,33, a ta disco kula ile? 3,17. Jak ją przerobimy, to ile ona będzie dawać? I jest lepsza, jak ją przerobimy od tej. Więc no, disco kula oczywiście zakładamy. I też przydałby się jakiś lepszy trails. O ile to są w ogóle trails, bo to są jakieś kosze. Dobra, i kilka tego otworzyłem, zobaczmy, co to w ogóle jest. I to nie są trails, tylko to są jakby efekty, jak strzelicie gola. Ale one też nam mnożą końca, więc spoko. Zakładamy sobie to oczywiście. No i w sumie przetestujmy, tylko muszę sobie bliżej niestety podejść, bo stąd na pewno nie trafię, możemy sobie spróbować, ale no nie ma szans. Musimy sobie podejść gdzieś tutaj i jeszcze teraz musimy mega dużo końców nabić, żebyśmy trochę porobili tych upgrade'ów. Cyk, no stąd na luzie powinniśmy trafić. No jest taki efekcik w sumie na koszu. Dobra, ale niech to dalej się farmi. Teraz musimy mega dużo powera nabić, żebyśmy mogli stamtąd strzelać. I teraz w sumie mam prawie 2 miliony końców, a więc moglibyśmy zrobić sobie te upgrade'y, ale poszedłbym tutaj do tych rebirfów. Zobaczyć, jak te rebirfy działają. Czy w ogóle się opłaca tego rebirfa robić? Możemy sobie za 1,5 miliona rebirfa zrobić i dostaniemy za to plus 20% końców i jakieś 3 rebirf shardy. No, ale stracimy, wiadomo, power i speed, ale no to jakby nie jest trudne do odrobienia. Piłki i trades i wszystko nam się zachowa, więc spoko. I gemy też nam się zachowają, no to opłaca się tego rebirfa robić, a więc zróbmy sobie naszego pierwszego rebirfa. No i kolejny kosztuje 10 milionów. I teraz mamy właśnie te 3 shardy, a więc możemy sobie tutaj jeszcze coś zaupgrade'ować. Tylko co się najbardziej opłaca? Chyba 30% więcej gemów, tak mi się wydaje. A więc to sobie zróbmy, cyk. No i został nam jeden shard. W sumie jeszcze coś możemy zrobić za jednego sharda. Więcej miejsca w
ekwipunku, ale to mi nie jest potrzebne do niczego. Dobra, teraz nabijam z powrotem powera, żebyśmy wrócili tam. I teraz przeoczyłem troszeczkę więcej, mamy 5 milionów końców i 223 tysiące gemów i zobaczcie w ogóle skąd możemy strzelać. I cyk, i trafiliśmy. A więc troszkę też porobiłem sobie upgrade'ów, no i możemy odblokować kolejną mapkę, tutaj jakaś taka miastowa mapka, tutaj jakieś samochody, są nie samochody, ale gdzie są oczywiście maszyny z piłkami i trailsami. Tu jest maszyna z piłkami i fajnie by było tą neon piłkę trafić i tu są trails. No dobra, no to musimy sobie trochę to na pewno pootwierać, żeby trafić oczywiście tą najlepszą neon piłkę, więc ja sobie to kupuję, jak trafię tą neon piłkę, to wam to pokażę. Dobra, i w końcu udało się trafić tą piłkę, powiem wam, że już myślałem, że jej nie trafię, tyle tego musiałem naotwierać, a więc zobaczmy co ona daje. I ona jest tutaj i mnoży końce razy 6,13, czyli całkiem dużo, jeszcze musimy sobie lepszego trails ogarnąć i w ogóle mam tutaj też dwa te koła. Jakbym jeszcze jedno wydropił, to możliwe, że one byłyby lepsze tutaj od tej piłki, a więc chyba jeszcze jedno to koło wydropię. Tylko te zaznaczę, żeby w sumie usuwało. Dobra, i w jakiś sposób udało się wydropić to trzecie koło, ale zobaczcie w ogóle jak ta piłka fajnie wygląda. Taka neonowa, ale dobra, przeróbmy sobie to koło, cyk, i zobaczmy, że to koło będzie lepsze. No jest lepsze, jest troszeczkę lepsze od tej neonowej, a więc to koło oczywiście zakładamy. Jeszcze teraz musimy sobie trailsa wydropić. Spoko by było tego, ale może być ciężko, mam tylko na 10 tych losowań. A więc ja sobie to otwieram i miejmy nadzieję, że się uda trafić. I niestety nie udało się trafić tego najrzadszego trailsa. Mam jakiegoś takiego, to możemy sobie go założyć. I w sumie podejdźmy sobie troszeczkę bliżej, żebyśmy zobaczyli z jakiej odległości możemy strzelać i w ogóle jak to będzie wyglądać, jak będziemy tym kołem strzelać. Spróbujmy stąd na przykład strzelić. Cyk, w sumie to rzucić do kosza troszeczkę brakuje. To musimy gdzieś stąd strzelać. Dobra, znowu sobie wyfarmię jakoś mega dużo końców, żebyśmy trafili z takiej gigantycznej odległości. I myślę, że całkiem sporo mi się udało wyfarmić. Mamy prawie 40 milionów, a więc za to już naprawdę, naprawdę dużo upgrade'ów sobie zrobimy. I jestem ciekawy skąd uda nam się trafić. Za wszystko robimy powera. No i więcej w sumie nie możemy. No dobra, no to sobie tutaj jeszcze to wymaksujemy. Już wymaksowanego speeda mamy. Tylko 70 speeda można mieć. Dobra, zobaczmy czy uda nam się trafić tam jakby z samego końca, gdzie to odblokowaliśmy. W sumie na początku stąd spróbujemy. Zobaczmy czy się uda trafić. Mamy perfekcyjny rzut i powinno się udać i mamy to. A więc całkiem nieźle. Dobra, to dalej sobie musimy pójść i zobaczmy czy stąd się uda trafić. No ciężko, ale myślę, że i tak jest nieźle. I w kolejnym odcinku odblokujemy sobie tutaj tą mroczną mapkę, ale w tym to będzie na tyle.